Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną JJ. Cześć! I nagrywamy kolejny odcinek Nauczem Rush. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy wasze fanarty, otworzymy sobie skrzyneczki, mamy zaległy clan chest z tamtego tygodnia do otwarcia, jeszcze go nie otworzyłem. No i dodatkowo zagramy sobie nowy challenge o nazwie... Reddit Deck Challenge. Serdecznie zapraszam! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobrze moi drodzy, na samym początku przejdźmy do sprawdzenia Waszych fanartów. Pierwszy fanart został nadesłany przez... Arka Kozę. Arek Koza, jest to najcik. To nie jest, to jest King. A, King, jest to King. No spoko, kredka świecowa, to tamto. Mi się podoba. No ładnie, no. Podobne. Nawet ząbki ma równe. Moim zdaniem... Jak uśmiecha tak. Moim zdaniem mocne 6. Też 6. Lecimy dalej. Kolejny fanart. Filip Łatka. Jest to Baby Dragon. Zielona kredeczka. No taki, tak jak te wszystkie, co reszta też była taka sama. Baby Dragon. Wszystkie są podobne do siebie, bo to wszystko od kalki. Tak jest. No. Tylko po prostu inaczej pokolorowane. Fajny, mały grubasek. No, 5. Też daje 5. Lecimy dalej. Za pomysł. Tak, mogłeś sobie zrobić autorsko. Okay, teraz... Trzeci fanart od polskiego Slayera. Uwaga! Nightwitch. O, widzicie, to jest takie bardziej autorskie. To nie jest odkalkowane, tylko takie... Takie artystyczne. Artystyczne, sam zobaczył. Fajny, ona ma... Tak równiutko pokolorowane, ten mazaczek widać tak. Ona ma rożdżkę. Myślałem, że taki jest X do atakowania. I ten bas bardzo fajny. Tu mogę dać za autorskie... 7. No, 7 mogę dać. Lecimy dalej. Kolejny od Karola Szacha. Karol Szach. A Way Out. No okej, pamiętam tą akcję. I tutaj mamy screena. Jak widzicie, dosyć podobne. Strzelba na plecach jest. Pan nawet ma na kolanach cień taki rzucony. Samochodzik jest. Tak. 35:57, ale to chyba minuta 35:57 sekund i odcinek hashtag 4. Bardzo fajnie, podoba mi się, daję 8. Ja też 8. Lecimy dalej. Kolejny od Last Man, to jest chyba Kenny? Tak, Kenny. To jest Kenny z sezonu drugiego. Bardzo fajnie narysowane. Źle? Mi się podoba. No, ładnie, no. Podobny do Kennego, co nie? Taka wygnieciona, nie wiem, gdzie ty ją nosiłeś, chyba w kieszeni. Wyciągałeś, jak miałeś chwilę czasu, pokolorowałeś. Na pewno tak było, ale mi się podoba, jak najbardziej. Daje, no kurczę, 8. Też daje 8. Następny. Anonymous. Też Away Out. O, Away Out. Farelu. Farelu, sorry, że ostatnio były słabe fanarty, lecz teraz postaram się. Lee nauczył Clementine nosić krótkie włosy, to Farel JJ może nauczyć... Nie wiem czego, napisz mordo w komentarzu, ale bardzo ładnie to wyszło, ja daję... 9. 9. Kolejny fanart od kogo? Kolejny fanart od Eltara. Eltar. Bandit. Bandytka, zobacz jakie... Zderzaki i Elektro i zobacz, log na niego leci w tym miejscu. Bardzo fajne. I szkieleton, mój szkieleton tam stoi. Tak, jest szkieleton. Nawet jest bomber, widzicie, w balonie. No, takie szczególiki ładne. No, mi się podoba. Daje też 9. Też daje 9 plus. 9 plus. Następny fanart od? Pyrka. Pyrek. Leo, Away Out. No, ci powiem. No tak. Spoko. Trochę prosto. Biceps taki... że tak powiem... Niewymiarowy? Niewymiarowy, ale bardzo fajnie. Mogę dać tutaj mocną 8. Ja daję 7. Lecimy dalej. Kolejny fanart od Igora Przybylskiego. Igor Przybylski, sprawdźmy. Lama. O kurczę, tutaj level to już jest... 5, to już nie są w ogóle przelewki. Tutaj to nie już... chciało mi się tego przypisywać, więc napiszę co myślę. Lawa to... Fajna karta, którą chcę, a jej nie mam, nie wiem czemu. Bardzo umiem nią grać, bo wbiłem nią drugiego challengera na koncie kolegi. Aha, no chyba, że tak. No to stary, powodzenia w dropie lawy, mi się Trzymamy podoba. Trzymamy kciuki, żeby ci dropła w końcu lawa. Mi się to podoba. Takie wiesz, stylistycznie staranne, daję 9. Ja daję 7. Lecimy dalej. Kolejny od Dinoxa. Dinox. Też lawa.
Ale tato już jakaś taka konkretna, taka inna, taka... Bracie, tutaj to już jest konkretny fanart, jest coś takie bardziej autorskie, wiesz? Tak. Rzut od boku na postacie. Te małe, bo zobacz jak ładnie też narysowane. No, ja ci powiem szczegółowość, no tutaj się zapowiada dycha gruba, zobacz, tu nawet jest u Inferno Dragona, lawa płynie mu do mordy, rurką jakąś, Dinox podpisane. Mega, dycha. Dyszka jak nic, należy się stary. Więcej takich fanartów kolorowych, starannie narysowanych, autorskich, nieodgapianych. Mazakami. No. Naprawdę mi się podoba. Dyszka. Dyszka też. Następny fanart od? Nocnej Furii. Nocna Furia. No. No. Dla Farela JJ Nocnej Furii, po skryptum, pozdro na odcinku. Życzę ci Mega Knighta, po skryptum zostawię łapkę w górę i suba. Dwa razy po skryptum. No dobra. No fajny, fajna skrzynka. Też 5. I no ostatnie fanarty od Agaty. Od Agaty. Canon. Canon card. Electro Wizard Inferno. Jak ma właśnie narysowane. To taki Inferno Dragon. To jest Inferno Dragon? Tak, ale też jest autorski. No widzę młodszy widz. No fajnie, fajnie. Kozak. Tutaj Electro Wizard chyba się zsikał z wrażenia. Dobra, następne. Oh no. Executoner. No, okej. Okay, to jest Executoner, czemu? Hograidon. O nie. Jaka świnia. Jaki ogonek, spójrz na to. Jak look on at this. Siedzi na tej świni, fajnie. Okej, okay. I Pekka z bicepsami, no. Okej, okay. No młodszy widz, moim zdaniem mogę dać piąteczkę za 5 fanartów. Ja daję 7. Rozśmieszyło okay. Mnie, mega fajnie. Naprawdę fajne fanarty, mordeczki, postarajcie się w przyszłym tygodniu jeszcze lepiej. Czekamy na kolejne. Czekamy na kolejne do niedzieli. A teraz przejdźmy do challenge'a. Okej, okay, moi drodzy, zaczynamy otwierać skrzyneczki, silverek. To jest moja działka. Aha, dobra, przepraszam, just otwiera, okej. Okay. No, Real Giant. Dobra, kolejny silver. Tesla, oczywiście niezbędna. W questach co mamy? Questy. Collect. Bomb Tower. No! I co, już nic więcej nie mamy? Clan Chest, moja droga. Tutaj zaczniemy sobie blokowywać. Tak jest, tak jest. No i otwieramy Clan Chesta. Pyk. Pyk. Gold. Pięknie. Arszergi. Jeszcze lepiej. Wizard. O, to już fenomenalnie. Barbariansy. No, 51. Tombstone. Spoko, to jest fajne. Trimuszkeler. I nie ma legendy, oczywiście. 151 szkieleton barrel. I co będzie? Goblin. Goblin baryłka. No. Niech będzie. Może być. Pokaż, co w sklepie w ogóle się dzieje. W sklepie. Log. Log. Kupujemy? Kupujemy loga. Za 40 koła? Nie. Na co czekamy? Na tym koncie chcę jakiegoś tanka. Naprawdę chcę jakiegoś tanka. Chciałbym, żeby była to lawa. Wtedy nam to naprawdę ułatwi gameplay, bo mamy tylko na razie Minera, Sparkiego, no i co? Elektrowizarda. Elektrowizarda, tak. Dobrze, moi kochani, praktykę mamy już za sobą. Justyna bardzo ładnie, sprawnie ją przeszła. Teraz zabieramy się za challenge. 700 golda, 750 golda kolekcjonujemy i mamy one entry free. Join. Farel pierwszy? Pierwszy. Tak, ja już nagrałam. I jedziemy. 3 razy 3-0 zrobiła. Jak ona zwariowana bestia. Jak się nazywał ten deck? Nie zdążyłem przeczytać. Ghostly Bridget Spam. Aha. No to fajnie spam. Kurczę, nie lubię jak ktoś ma Inferno Tower. Ja tak samo. I się... Patrz, wjechał. Dobrze. Okej. Okay. Może coś takiego się uda? A może bandytkę też obram? Bandytka tam dostanie zapem. Pięknie, patrz. Ej! Battle Ram się ściął, widzieliście to? Nie, bo rzucił na niego Espirita. Nie, on się ściął. Rzucił na niego Espirita. Już nie pierwszy raz mi się Battle Ram zaczął. To się jakaś często... Jakaś wadliwa karta. Często się to zdarza. Dark Prince. Tu Ice Golem, niech sobie idzie i ten... Pięknie. Magic Archer tam zwariował. Beauty. Zwariował. Dobra, co teraz? What now?
Jak mamy Ice Golema, trzeba go wykorzystać i zagrać Battle Rama, co nie? No, trochę już końcówka tego Ice Golema była. Faktycznie, ale dobra. Ale patrz co tam leci. Fajny wyszedł kurz, nie powiem, że nie. Zsiądzie to? Chyba nie. 700, 600... 400... Nie ma 200. Paral, dawaj Dark Prince'a. To nie Dark Prince, to nie Dark Prince, co nie? Ona go nama na hita? Nie, dobra, udało się. Dobra, Magic Archer znowu. Zrobimy go w bambuko. I Dragonik sobie chyba już tam poradzi. Mi się wydaje, że sobie właśnie... Nie poradził sobie. No nie poradził, niestety. Ice Spirit go tam... A masz! Wcisnę mu łokcia. No i dobra, to mamy na zapika. To zróbmy jakieś takie combo na trójeczkę, co nie? Mik mik, ha ha ha, no. Gościu po prostu widzę nie umie odeprzeć ataku od Royal Ghosta. Cały czas odpuszcza go atak. Tak, tu, chyba tak. Trzeba się go bać. Wejdzie? Wejszło. Magic Archer idzie. Tu damy bandytkę sobie. Uważaj, popatrz, co tu będzie. Na końcu jest taka zadyma w tych challenge'ach. Co nie zawsze. Nie idzie tego ogarnąć. Z każdej strony trzeba patrzeć, dokładnie. No dobra, tu Dark Prince, damy Battle Rama. No i no chyba dobra, będzie trójeczkę. I jeszcze za. Jeszcze za. Ja mogę wziąć teraz łyka kawy za to. Co teraz ja niby? Teraz niby Justa. No sprawdzimy jak to pójdzie. No dobra. Easy peasy. Easy peasy man. O! Otwieramy Crown Chesta. Crown Cześci. Co tam? Legenda? Legenda z Crown Chesta by było epicko. Z Free Chest ostatnio była. Patrz, epic. Tornado. Epic z Goldena spoko. I w questach. Furnace. Jayacha. Oj, Jayacha complete. No to zadymka jest. Gold. Knight. Mini peka. Bassy i... Muszkieterka. Taki no. Giant Chest jak na pierwszej arenie, kurczę. Taki średni. Collect. Golden Chest. Zara będzie Golden Chest. 10 skrzynek musimy otworzyć, dobra. No ale to zaraz, lecimy z challenge'em. Raczej leci teraz Just. Trochę się boję. Boisz się? Dank Magical Ram. Nie lubię tego deka. Dank? Tu musisz grać, moja droga, Ice Golema. Nie, troszeczkę wyżej, bo... Ice Golema trzeba grać wyżej, bo ten eliksir szybko się ładuje. I po prostu Ice Golem nie zdąży dojść do mostu, wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Że dać mu jakiś support. Nie, za, gdzie? Mhm. I Prince, okej. Okay. No i to może być okej, okay. Zapisy fajnie nam to puszują. I trzymaj Tornado, w razie czego... Dobra. Pekka. Pekkę będziesz musiała zrobić w bambuko, Ice Golemem. Daj Magic Archera tutaj. Jeszcze niżej, to nie będzie bambuko. I tutaj Ice Golema, jeszcze nie. Dobra, pięknie. Super ci to wyszło, idealnie, tak jak miało być. No możesz dać Huntera. Dobra, Pekka sobie poszła na spacer. Na razie Pekka. Trzymaj się. Dobra, szerokiej wróciła. Nie dojdziemy. Zmęczyła się. Dobra, całe szczęście. O kurcze. Tak, dobrze. I chyba będziesz musiała tornadem cofnąć. Nie chwyciłam. Gorszego tornada nie znam. Nie gram tornadem, nie wiedziałam jak to chwycić. To wiesz, trzeba z każdą kartą grać. Polecam się nauczyć. Bo później w challenge'ach się gra tornado na nic. Na nic się gra. Okej. Okay. Nie. Magic Archer. Spokojnie, nie stresuj się. Stres mnie zjada. Tak. Ice Golem przed. Jako tank, dokładnie. Później Battle Ram. Dobrze. No i zapisy. Zapisy nic nie robią. Kurczę. Powiem ci, że będzie teraz ciężko. Bardzo. Znowu tornada nie chwyciłaś. Dobra, udało się. Ice Golem, dobrze. Chwileczkę nie. Czasu zaoszczędzi. Nie, nic z tego nie będzie. To jest trójka przegrana. Oj, moja droga, widzisz jedno tornado i jest challenge w plecy. Odciągnij go tornadem. Dobra, weź ty, Grejty.
Ja się boję. Tu nie masz czego bać. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Pierwsza przegrana, Farel gra. Może zdobędziemy chociaż 1000 golda. Z jakimś paruskim. Magic Double Prince, bardzo lubię ten deck. To jest fajny deck, właśnie takim bym mogła zagrać. Ty już dzisiaj swoją kolej straciłaś. Nie, Magic Archer i Hunter. Tym się nie da grać. No, w sumie racja. Tamten deck był co prawda słaby. Princeska. A ty, Princesko. Co my tutaj mamy? Nie, dobra. Daj na Archer. Po co? No bo się będzie biła. Teraz zapik. Pstryk. Dobrze. Patrz, ten Magic Archer, zabijesz tego Inferno Dragona? No bo słaby jest, bardzo słaba karta. Oj, patrz, ale ładnie to zrobił. I teraz tak, i zrobimy trik. Taki tryk. I sobie prańsik wjeżdża. Boom, bitch! Boom, bitch. I jeszcze. Tak, fajnie. Właśnie się zastanawiałem, czy jeszcze zdąży uderzyć. Oh no! Gubliny na nią. Nie, nie, Magic Archer jest od tego. Pięknie. Tu zróbmy support do Prince'a i zapik będzie za... Ładnie. Pięknie. Pięknie. Jednak nie. Byłoby za kolorowo. Tak jest. No ale ten w sumie Prince jeszcze może tam wcisnąć. A i myślałem, jeszcze ten jeden krok by zrobił? Jeszcze dwa razy uderzył. To by... Ale wiesz, rozpędziłby się. By było. Mamy na Fireballa, ale kurde. Nie boka. Mamy na Fireballa. Na dwa Fireballe. O kurcze. Arszerki. Musimy tak zrobić, niestety, oddać tego Fireballa. Dobra, ty nie umiesz grać tornadem, no a Fireballem. Nie, źle. To niezły Fireball wyszedł. Dobra, tu goblinsy. Muszę zagrać Magic Archera z prawej, tak żeby dobił sobie troszeczkę towera, wiesz? Żebyśmy mieli to jednak na tego Fireballa. I ciach. Wow, gwardcy! No, ładnie, ładnie. Aj! Tam wieża siądzie? Tam nie siądzie. Tam nie siądzie. To tam masz mniej. Broń się! Teraz będzie, jeszcze do tego zapiechał. Cyk. Pyk, pyk, ale zrobiłem największy fail świata. Wiesz co zrobiłem złego? Zrzuciłem gobliny na bombę. Od balonika. Od balonika. Tutaj się uda jeszcze dwójkę wcisnąć. Pstryk. Jeszcze zapik. Pstryk. Uważaj. Tak. No nie. 4, 3, 2, 1. Gramy dalej, mordo. Ale dym. GG. Fajnie, fajnie. Pro player niby, nie? Darth Vader pro player. Pro player. Dobra. Dwa koronki. Dwie koronki do Clan Chesta oraz druga wygrana. 1000 golda to są co? Epiki? Epiki. I Magical Chest. To teraz ja. Dobra, Justyna. Graj. I tak już nie mamy nic do stracenia. Dokładnie. Minor Magic. Spoko. Minor Magic jest spoko. Minor Magic jest spoko. Zajebisty Tesla. Ale powiedzcie mi teraz, moi kochani, jak to Gocha mówi. Kochani, słuchajcie, jest taka kwestia. Czy wy nie uważacie, że miner powinien mieć kilo na plecach, a nie łopatę? Bo tak jest, co nie? To piszcie jest... w komentarzach. Dokładnie, napiszcie w komentarzu, czy miner powinien mieć łopatę czy kilo. Bo ja właśnie się też tak z Justyną zastanawiałem. Skoro to jest górnik, tak? Miner, górnik, tak? Nie wiem. No, no to czyli powinien mieć moim zdaniem kilo. Napiszcie, czy też tak sądzicie. Dobra, teraz zagraj co? Valkyria Poison. No okej. Okay. Zap, jakbyś dała. No, chyba nawet nie trafiłaś Inferno Tower tym zapem. Myślisz? Myślę, że tak było. Już gościu nie mógł bliżej Inferno Towera postawić tej wieży. A ty jeszcze nie trafiłaś. Dobra ci o. Dobra ci o. Tesla. Dawaj Tesla. Ice Golem. Co on będzie miał, jak ma Ice Golema? Może mieć pekę, tak? Nie. Ma bandytkę.
Czemu ta Tesla nie łapie? No bo krzywo stawiasz Teslę. No dobra, spoko. Valkyria przyjmuje atak i miner jest asekurowany. Spoko, to będzie dobry tam damage. No, dam. No dobrze, teraz trafiłam zapewne. Patrz, ile jeszcze mu zostało HP, prawie połowa. Ten Electrowizard jest kozakiem na Inferno Tower, naprawdę. No nie, bo zapadałam. Bez zapaby i tak Inferno. Padł, mówisz? No. Dobrze, daj teraz Teslunie na nowo. No, no. Zestresowałam się. Może być taka Tesla. Ten... Miner Poison, to czyli trzeba znowu atak ten sam wyprowadzać. Dawaj Magic Archer. No daj tą Valkyrię. Ale Miner Poison z lewej, nie? Robimy cały czas mu push na wieżę. Mina Poison. Teslę już sobie postaw defensywną, żeby była, bo już ci tutaj właśnie się kończy HP na wieży. I na Tesli się już kończy HP. Okej. Okay. Valkyria. Dobra. Uważam, bo tu pójdzie Magic Archer i Miner teraz leci. I dobije ci. Dobra, Valkyria tam dobija wież, tower, przepraszam. Tak, zbrój się dokładnie. Postaw Teslę. Mhm. I będziesz grała prawie że cały czas Miner Poison. Patrz jak Magic Archer ładnie. Patrz, nie chwycił go poisonem! O, nie wierzę! To było właśnie jego gwóźdź do trumny. Miśnięta karta właśnie w ten sposób. Pięknie, pięknie to załatwiła Justyna. Zostawić łapkę dla JJ. Yo! Dobra, bardzo fajnie. Mamy coś chociaż już? Mamy jeden kagold. O! Zawsze to lepsze niż nic. Jeden kagolda się przyda. Teraz farelka leci. Ostro, zadymiać będzie. Minor Magic. To samo? To samo, no. Minor Magic, czyli mamy już taktykę. Tesla musi być pomocna. Valkyria. Valkyria, Miner, Poison. Tak. Valkyria. Niech dostanie atak. Miner. On też ma to samo. Niedobrze, jak są te dwa takie same deki. No ale chyba, że gościu po prostu nie potrafi tym grać. My już troszeczkę mamy to obcykane. Zobaczymy jak nam pójdzie. Nie mów hop, co nie, Faral? Tak jest. Dobra, przeczekałem ten poison. Pięknie. Ale szybko padł, co? Poskładali go jak domek z kart. Ktoś nam kibicuje, pozdrawiam, cieplutko. Buziaczki. Magic Archer. Zróbmy tak. Nie miałem Tesli odkopanej, wiesz? Idealny timing. Idealny timing mi zrobił morda. Ale mód, widzisz, nie wyszedł ten trik co mi, że atakujesz Tesla i Tower naraz piorunkiem. Hihihi. Ho, ho, ho. Hu, hu, hu. Dobra. Valkyria, Miner, Poison. Valkyria, ale dennie rzucona została. Valkyria. Electrowizard do pomocy. Miner, Poison. Zbieramy eliksir, Miner, Poison. Miner Poison. Jakoś tak szerzej złapiemy, nie? Jak ta Tesla się może wychyli. Ja bym dała Poison Pumpu na tą jednostkę, która bije Minera jeszcze. A myślałem, że ta Tesla się wychyli, wiesz? A, to samo robi. Cwaniaczek. Kopiuje. Taktykę podłapał. Teraz damy Elektro. On teraz da Loga. Dawaj Minera Poison. Dobrze. Daję Minera Poison. Też oddaję tego Loga.
To jest kto szybciej po prostu. Tak, teraz jest kto szybciej. Mamy już 900, 870, 810, kurczę. To zdąży. Dawaj. Miner. Daję. Barrel skipuj te karty szybciutko. Elektrowizard. Hamie, zostaw to. No! 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 No, 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 mało brakowało. Nie lubię challenge'ów, nie lubię challenge'ów, ale fajnie się grało i tak. Otwieramy skrzyneczkę. Za trzy winy. Tak jest. A tu legenda. Skeleton, barrel i fireball. Fantastycznie. Fantastycznie. I nie zrobiliśmy questa. Nie zrobiliśmy questa, ale wykonamy go już w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, moi drodzy, wczoraj zapomnieliśmy wylosować zwycięzcę z poprzedniego tygodnia na 80 gemów, dlatego dogrywamy to dzień po. Jak widzicie, film już jest załadowany, komentarze są wczytane. I zaczynamy losowanie. Justyna będzie losowała. Dobra. Random pick winner kliknij. Uwaga, nic nie trzeba wpisywać? Nie, nic nie trzeba. Fermingo. A nie, nie, nie. Olek Malinowski, po co to? Kolejny komentarz musi być hashtag, hasło z ostatniego filmu. Lecimy. Jest! Kacperito! Gratulacje, Kacperito! Napisz do mnie na gamingwithfarelmaupagmail.com. A ja się zaloguję na twoje konto i doładuję ci gemy. My dziękujemy jeszcze raz za uwagę, ale to jeszcze nie koniec. Zapomniałem, że bawimy się dalej. Pod tym odcinkiem w komentarzu napiszcie hashtag. Co było teraz? Giant Chest Questów, to może być Giant Chest. O, hashtag Giant Chest, aby wziąć udział w losowaniu na 80 gemów. My dziękujemy jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.